Gdzie państwo jest słabe albo nieobecne, tam władzę przejmuje mafia. Jean Gilou, dziedzictwo rycerza Arna. Bez względu na różnice w poglądach i stopień zażyłości, wszyscy nasi rozmówcy są zgodni, że Sławomir Opala był policjantem z powołania, postrachem świata przestępczego, nie wahającym się docierać do najniebezpieczniejszych zakamarków miasta. Oceniany jako osobowość silna o bezkompromisowym charakterze, emanujący jednocześnie niezaprzeczalnym urokiem osobistym. Na przestrzeni wielu lat powstało na jego temat mnóstwo publikacji potwierdzających te opinie. W jednym z telewizyjnych dokumentów sam Opala następująco określił specyficzne warunki pracy policjanta, realizującego powierzone zadania. Balansuje na granicy prawa i czasami w trakcie może popełniać błędy. Granica jest tak rozmyta, że określić jej linię może tylko twoja własna moralność albo prawomocny wyrok sądu. W niniejszym materiale postaramy się przedstawić widzom sylwetkę byłego komisarza w sposób rzetelny i obiektywny. Udało się nam bowiem dotrzeć do osób, których życiowe drogi w różnych konfiguracjach czasowych krzyżowały się ze szlakami naszego bohatera. Co sądzą o Sławomirze Opali jego współpracownicy? Czym jeszcze wyróżniał się na tle innych funkcjonariuszy? Jakie wydarzenie bądź wydarzenia stanowiły punkt zwrotny w jego życiu zawodowym? Jakie tajemnice ukrywał? Czego najbardziej żałują jego znajomi i przyjaciele, którzy być może nie o wszystkim zdążyli mu powiedzieć i nie o wszystko zdążyli zapytać? Jakiego Sławka chcieliby na zawsze zapamiętać? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Balansuję na granicy prawa. I czasami w trakcie pracy może popełniać błędy. Granica jest tak rozmyta, że określić jej linię może albo twoja własna moralność, albo prawomocny wyrok sądu. Sławek urodził się w Łodzi, w rodzinie wojskowych. Jego ojciec był wysokim oficerem Wojska Polskiego. No i tam, gdzie go rzucano, tam Sławek się wychowywał. Po Łodzi to był chyba Dolny Śląsk. Później studia w Zmechu. Później praca w policji. No, a ja go poznałem pracując u Krzysztofa Rutkowskiego. No i tak się zaczęły nasze relacje, nasza przyjaźń, nasza znajomość. Sławka Opalę poznałem
po paru latach pracy. Było to jedno ze zdarzeń. Ja byłem wtedy pracownikiem 7 Komendy Rejonowej Praga Południowa, a on był już w Stołecznej. On tak trochę się poniewierał między Wolą a Komendą Stołeczną. To był taki facet, który od samego początku miał różne wzloty i upadki, głównie w oczach przełożonych, bo jako kolega był w porządku. No i tradycyjnie, jak większość osób, zaczęła się nasza znajomość od takiej spiny między nami. On mądry z KSP, a ja nie taki ostatni z KRP i przyjeżdża mi się klient mądrzyć, więc zaczęło się od takiej ostrej spinki. No i to był początek naszej znajomości. Poznałem go w Komendzie Stołecznej, bo akurat pracowałem wcześniej w takiej sekcji zajmującej się rozbojami, zabójstwami. Później tę sekcję rozwiązano i stworzono taki wydział kryminalny do spraw właśnie zabójstw. I w te zabójstwa wmontowano ludzi, którzy z poszczególnych dzielnic przyjechali, mieli duże wiadomości na ten temat. I jedną z takich osób właśnie był Sławek, który nawet nie wiem jak trafił, ale trafił do wydziału i stał się w sumie taką ciekawą postacią. Zresztą to był nowo utworzony wydział z naszym kolegą, który został naczelnikiem, Markiem Dijaszem. I on sobie dobrał ludzi może niepokornych, ale mających bardzo dużą wiedzę policyjną, duże umiejętności wyszukiwania niektórych elementów, dociekliwych przede wszystkim i co najważniejsze, mających na tyle dużo czasu, czy na tyle możliwości poświęcenia się pracy, że no, niestety rodziny odeszły na dalszy plan. Sławek był policjantem. Policjantem oddanym dla służby. Myślę, że to było jego życie, policja. I wiesz, nagle być może przejście z Komendy Stołecznej Policji, z Wydziału Zabójstw, terror kryminalny, wiesz, to, ponieważ te nazwy gdzieś tam były płynne, do biura Rutkowski, oczywiście dla niego było zupełnie innym punktem odniesienia jego osobowości. Sławek był niezwykle uzdolniony informatycznie, a ja byłem z innych rzeczy. No i uzgodniliśmy, a obydwaj podobnego wzrostu byliśmy. Ja ciut wyższy, może tęższy Sławek. Ci nauczyciele w Szczytnie nas nie rozpoznają. On pójdzie za mnie zaliczyć, ja za niego. No oczywiście znałem jego możliwości i ja zaliczyłem na niego na najniższą możliwą ocenę, tak jakby Sławek odpowiadał, więc nikt tego nie zauważył przy 60 wchodzących na parę chwil. Natomiast Sławek poszedł za mnie zaliczać i doszło do tragedii, ponieważ gapnął się, że ten Loranty, który przez rok czasu z tego przedmiotu, tam chodziła informatyka, systemy informacyjne w policji, to ledwo rozróżniał komputer od pistoletu, był tak zacofany i nagle ten Loranty, który przyszedł na egzamin, nie dość, że świetnie się posługuje wszystkimi urządzeniami, to jeszcze rzeczy, że zaczyna się mądrzyć. No i facet zaczął kumać, jeżeli klienta w dużej grupie, on w ogóle go nie kojarzył, tylko wiedział, że taki jest, a kojarzył tych najaktywniejszych. I nagle ten Loranty robi się aktywny. No to po prostu legitymację na stół i się okazało, że to nie ten Loranty. Ale dzięki sympatii wielu wspaniałych nauczycieli, Wiesiek, zwracam się do mojego nauczyciela ze Szczytnia, serdecznie Ci dziękuję za pomoc. Po prostu okazało się, że Sławek pomylił się wchodząc na ten egzamin i chwilę później ściągnięto mnie. No i ja oczywiście zdałem ten egzamin, właściwie to ja go nie zdałem, ten egzamin, ale już odpowiadałem, dostałem jakąś tam sesję buraczano-ziemniaczaną, poprawkową, no i później się prześlizgnąłem. Także Sławek miał skłonności do przesady, ale był z tych równych gości. Jak go się poczęstowało na jakieś tam drinki, to chyba nie było przypadku, żeby odmówił, ale z drugiej strony on nie odmawiał, ale też charakternie się dzielił. Charakternie też zapraszał. Poza tym był taki kumpel, że zawsze, jak było do jakiejś spinki z kim innym, to zawsze wiedziałem, że na niego można liczyć i on chyba na innych. Był bardzo takim równym człowiekiem się okazało, nawet nie przy bliższym poznaniu, dosyć szybko. Sławka Opale widziałem na mieście w życiu dwa razy. I teraz w towarzystwie takim, którego nie znam. Dlaczego nie mieli być to policjanci? Nie rozumiem. Nie wiem w ogóle skąd zarzut, że on współpracował z grupami przestępczymi. Nigdy. A wiecie Państwo, sami to powiedzieliście, że wszystkich znam, byłem wszędzie. Oczywiście jestem przesadzony, robię sobie w tej chwili żarty z hejterów, ale bardzo dużo, jak wiecie, wiedziałem i znałem sytuacji. Nigdy w życiu
nie obiło mi się nawet o uszy, żeby Opara współpracował z tymi zrób. To był bardzo inteligentny facet, bardzo prawy, taki chłop naprawdę z zasadami. I no, przypuszczam, że właśnie taki szorstki charakter spowodował, że no, bardzo go polubiłem. Bo nie był jakimiś takimi ciepłymi kluchami, tylko to był facet, który rzeczywiście żywo reagował na świat, na to, co się wokół niego dzieje. A przede wszystkim był bardzo przyzwoitym człowiekiem. Później po tej spince dosyć ostrej, gdzie powiedzmy zamierzaliśmy się chwycić za bety, jak to się mówi. No jeszcze w paru sprawach byliśmy, ponieważ Sławek pracował wtedy w ówczesnym Wydziale Kryminalnej Komendy Stołecznej, a ja w dochodzeniowo-śledczej 7 KRP. No i jeszcze wielokrotnie przy różnych sprawach mieliśmy ze sobą do czynienia, ale raczej pokojowo. Okazało się w pewnym momencie, że po 2 latach mojej służby, on był starszy ode mnie służbą od 1,5 roku, trafiliśmy razem, wtedy kampania warszawska tak zwana była, w Wyższej Szkole Policji i trafiliśmy do jednego plutonu i tak przez pełne 3 lata. No i wtedy już nie było spinek między nami, a wręcz przeciwnie, okazało się, że nadajemy na bardzo wielu falach jednakowo. Sławomir Opala urodził się 26 czerwca 1966 roku w Łodzi. Do policji wstąpił w roku 1990. Dość szybko awansował do stopnia komisarza, później oficera operacyjnego Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej. Szerszej publiczności dał się poznać jako narrator w serialu dokumentalnym Prawdziwe Psy, prowadzonym wespół z Krzysztofem Tkaczykiem. Bycie częścią prawdziwych psów to nie tylko ekspozycja mojego zawodu, ale i próba zrozumienia ludzkiej natury w obliczu przemocy i chaosu. To moje osobiste lustro, w którym każdy może zobaczyć odbicie rzeczywistości. Pewna ekipa telewizyjna postanowiła zrealizować program o prawdziwych psach i tam wytypowano osoby ciekawe, takie, które mogą coś pokazać. To był właśnie z jednej strony Sławek, a z drugiej był tak zwany Rudy. Zostali głównymi bohaterami tej całej tego przedstawienia telewizyjnego. To miał być taki fabularyzowany dokument. No, producenci mieli to szczęście, że faktycznie w tej komendzie, to były takie lata, że wszystko się działo. Wszystko się działo, zabójstwa, napady, rozboje, wyjazdy, cały czas poszukiwanie jakichś działań i taki przykład jak Sławek, no to był dobry, no bo szybko wszystko realizuje, jedzie samochodem świetnie, załatwia sprawy, przesłuchuje i tak dalej, i tak dalej. Taki obraz jak społeczeństwo chciało i myślę, że do tej pory chce widzieć policję. Czyli człowieka, który realizuje, idąc, można by powiedzieć, po trupach do celu, odnajduje sprawcę, odnajduje złodzieja. No po prostu dba o nasze dobro, jest takim policjantem prawdziwym i ten tytuł Prawdziwe Psy do tego się sprowadzał. To był typ prawdziwego psa. Sławek wystąpił w takim słynnym dokumencie Prawdziwe Psy. Bardzo dobry według mnie serial dokumentalny, odtwarzający rzeczywiście funkcjonowanie tego Wydziału Zabójstw i w ogóle jednostek z Komendy Stołecznej. Natomiast chodziła taka legenda, że Sławka tam wysłano niejako za karę. Że ma z uwagi na te swoje jakieś wybryki dyscyplinarne, no to masz teraz film, będziesz kręcił. No i to się okazało jego niesamowitą taką trampoliną, nie tylko wśród funkcjonariuszy policji, no bo zyskał taką sławę, to jeszcze i wśród ludzi. No miał taką charakterystyczną twarz, charakterystyczny głos, charakterystyczny sposób bycia. Niewątpliwie stał się medialną gwiazdą.
Sławkowi w pewnym momencie zmieniła optykę sytuacja, kiedy wystąpił w filmie Prawdziwe psy Patryka Wegi. A to znaczy, w którym ja, tak jakby mu wiesz... Żyć, tak. Tak? Tak, ja sądzę, że wiesz, że tutaj i przychodząc do Rutkowskiego, kiedy Rutkowski mówi, panowie, kamizele, kominy, wchodzimy, zdejmujemy pacjentów, powiedzmy w Pruszkowie, ponieważ mieliśmy grupę Batona do porwania cygana, do rozwalenia. Sławkowi było bardzo trudno zakładać kominiarkę. Dlaczego? Bo stawał się anonimowy Rutkowski patron. To nie był Sławek Opala, który występował ze swoją twarzą i pracował na swój wizerunek. Wiesz, o co chodzi. I być może to w jakiś sposób było pewnego rodzaju tak zwanym zderzeniem mentalnym, co być może Sławkowi się nie podobało. Pamiętam, właśnie taka sytuacja była, że on chciał być razem ze mną, on chciał wchodzić razem ze mną, on chciał wydawać polecenia, ale nagle jest no, taka trochę odmiana ról. Owszem, robiliśmy to dla telewizji TVN, dla detektywa, materiał. I gdzieś tutaj, wiesz, dochodziło do takiego, powiedzmy, niedosytu z jego strony, ponieważ Prawdziwe psy dawały mu tę swobodę i to pokazanie wizerunku policjanta, prawdziwego psa, a nagle no, u Rutkowskiego staje się żołnierzem. Żołnierzem, którym... Jednym z wielu. Jednym z wielu. I go nie widać. I tu jest ten problem. Wiesz, to była taka mała sytuacja, o której ja praktycznie z nikim na ten temat nie rozmawiałem. Ja oczywiście do tej pory mam bardzo dobry kontakt. Do tej pory mam bardzo dobry kontakt z Darkiem Lorantym, gdzie wiesz, Darek był jego kolegą, gdzie powiedzmy ja również zagrałem w filmie Wegi Prawdziwe psy, ten ostatni odcinek, kiedy Sławek odszedł z policji, kiedy Sławek jest u mnie, kiedy rozmawiamy ze Sławkiem, kiedy planujemy działania, planujemy zadania. Wiesz, on wtedy jest oczywiście z otwartą twarzą, no bo musi być z otwartą twarzą, bo jest bohaterem tego filmu, ale tak zwanego ostatniego odcinka. Wiesz, o co chodzi? I tu jest nagle zmiana sytuacji, zmiana ról, tak? Owszem, wiesz, porwania okupowe miały to do siebie, że trzeba było być na miejscu. Trzeba było relacjonować na miejscu terrorowi kryminalnemu, wiesz, przebieg całych zdarzeń. Cykl odcinków programu w reżyserii Krzysztofa Langa i Patryka Wegi odsłaniał kulisy pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Wydziału Zabójstw. Wyżej wymieniona rola przyniosła Opali dużą popularność, kreując jego wizerunek niezłomnego i sprawiedliwego zarazem policjanta. Wkrótce po telewizyjnej emisji serialu Sławomir Opala popadł w konflikt z przełożonymi. Z przełożonymi miałem zgrzyty, bo dla mnie liczy się robota, a nie papierkowa biurokracja. Jeśli masz problem z tym, jak wykonuję swoją pracę, to może to twoja robota jest problemem. Film był odpowiedzią na detektywa filmu w TVN-ie, który był przy moim udziale. Wega zrobił właśnie z policjantami ten materiał, gdzie Sławka wybrał tutaj, powiedzmy, za zgodą komendanta stołecznego policji do tego filmu, bo chcieli pokazać również pracę w policji. Ale ta praca policji no, była pokazywana, w wielu przypadkach były to sytuacje, wiesz, mniej ciekawe niż to, co my pokazywaliśmy. Wiesz, co interesuje stara babcia, co interesuje kogoś, stara babcia, gdzie gdzieś ma rozwalony piec, gdzie gdzieś coś się tam zdarzyło, ktoś coś ukradł, schował u niej, Sławek tam wjeżdża z Rudym, wjeżdżają na nią, wyzwiska, idzie na wulgaryzm duży, wiesz, i to psuło tak trochę może ocenę i reputację policji. Sławek należał do grupy ludzi, którzy mieli ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, no i taki
psiarski zmysł. No, to jest absolutnie poza dyskusją. Bo wśród przełożonych to sobie pomijam, bo to był raz przesyłany, odsyłany. Natomiast wśród kolegów, wśród tych policjantów, którzy byli, no wie pan, to były takie czasy, kiedy ceniono tych, którzy nie chce się im wychodzić z pracy. To, co on kiedyś powiedział na filmie Prawdziwe psy, że co on zrobi? Tutaj on wróci do domu i z kim on będzie rozmawiał, bo był samotną osobą. Miał tam różne okresy, raz był z kimś, raz nie był, ale najczęściej nie był z kimś. Mówię o płci przeciwnej. I jeżeli chodzi o to, że jak on należał do tych ludzi w komendzie stołecznej, którzy jak się pracuje od 8 do 16 i nie ma żadnych zdarzeń, obrobił kwity, to był z tych ludzi, którym się nie śpieszyło do domu, nawet jak nie było roboty. On nie rozumiał, że można wyjść, bo tam na niego nikt nie czekał. Jeżeli było jakiekolwiek zdarzenie lub info, że może być zdarzenie, a jest to robota dla stołecznej na dzielnicy, to taki błysk mu się na gębie robił. On wiedział, że on nie wyjdzie dzisiaj, może nad ranem, a najprawdopodobniej zanocuje gdzieś na krzesłach. I ten błysk w jego oczach był widoczny. To wśród takich ludzi to był gościu. To był fajny kolega, fajny gościu, któremu się nigdy nie śpieszyło. Ale proszę pamiętać, że w policji też pracują różne inne osoby, w tym też bardzo porządne. Żeby nie było, którzy chcą mieć ustabilizowany tryb życia, odebrać dziecko z przedszkola, pójść do domu na określoną godzinę. No i dla nich taki Sławek, no to nie był kimś sympatycznym, ponieważ jemu się nigdy, nigdzie nie śpieszyło. Ba, jak mieli go dochodzeniowcy przesłuchać do jakiejś sprawy, no to on wolał, żeby go na koniec dnia przesłuchali, bo tu miał jakieś zajęcie na mieście. Trzeba było gdzieś jechać, zaobserwować, popatrzeć, czy jakiś rejestr przejrzeć. No to chyba go ten dochodzeniowiec nie lubił, który chciał wyjść o godzinie 16 z pracy, a Sławek 16:05 do niego przychodził na dwugodzinne przesłuchanie, bo Sławkowi się nie śpieszyło. Więc był raczej w mojej ocenie, no, ja mówię to przez pryzmat pewnego skrzywienia, bo my się lubiliśmy. No, w niektórych miejscach niekoniecznie był lubiany. Wiesz, Sławek starałby się tym być szeryfem, który on rządzi i on zarządza, a przełożony to ma tyle do powiedzenia, co nic. Wiesz, policja nie jest niczyim prywatnym folwarkiem. To jest instytucja, która wymaga pewnego podporządkowania się. I nawet jeżeli, wiesz, najmujesz się jako pies, to musisz szczekać, jak ci każą. Chyba, że jesteś komendantem głównym. To wtedy szczekają tak, jak ty chcesz. Ale jeżeli nim nie jesteś, jeżeli jesteś oficerem Wydziału Kryminalnego, jeżeli jesteś oficerem terroru kryminalnego, jeżeli jesteś oficerem Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej, no na Boga, mam naczelnika. Na Boga, mam komendanta i trzeba się podporządkować pod ich wiesz, decyzje, ich rozkazy. Największa kariera Sławka w policji to był Wydział Zabójstw Komendy Stołecznej. W tamtym czasie istniała taka jednostka, która specjalizowała się w wykrywaniu zabójstw, no i ściągnęła do siebie absolutną elitę policjantów, funkcjonariuszy, dochodzeniowców. Pracowali świetnie, mieli ogromną wykrywalność. No i prowadzili najpoważniejsze tematy. Najsłynniejsze sprawy medialne, które były prowadzone na terenie Warszawy, od zabójstwa Ultimo poprzez śmierć tego maturzysty, poprzez sprawy seryjnych zabójstw. No to były tematy, w których Sławek uczestniczył, które się angażował. Także były to sprawy rozliczeń czy egzekucji mafijnych. Tym się też zajmowali. Pracowałem z grupą najświetniejszych ludzi. Wtedy była zupełnie inna dyscyplina. Dziś chyba policjanci nie mają wyobraźni, że tak mogło być. Że szef prosił, żeby być cicho, bo za głośno imprezujemy w pokoju. Ale ci ludzie nie wychodzili po 48 godzin z pracy. Ci ludzie nurkowali w śmietnikach, szukając dowodu. Ci ludzie godzinami siedzieli w piwnicach, czekając na kogoś, kto tam wejdzie. I nikt nigdy z nich nie powiedział, że nie ma czasu, że mu się śpieszy, że się nie wykąpał. Że buty tak śmierdziały, że do radiowozu nie dało się wejść. Ci ludzie nigdy nie powiedzieli, że chcą iść do domu. Ale też trzeba powiedzieć, że była klasa przełożonych. Później ta policja jakby ucywilizowano.
Więc podkreślam, to nie był jeden czynnik, który wpłynął na poprawę, było ich wiele, ale też był dobór ludzi o takich twardych charakterach. No byli świetną ekipą, naprawdę świetną ekipą ludzi zebranych, specyficznych ludzi, bo zajmowali się sprawami bardzo hardkorowymi. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy mieli posypane jakieś sytuacje rodzinne związane z tym, że praca tak ich zdominowała, że wykonywali ją kosztem życia rodzinnego. Z tego co wiem, to chyba żaden z funkcjonariuszy nie miał tam jakiejś uregulowanej sytuacji domowej, rodzinnej. Wszystko było zawsze no, na drugim miejscu, praca była na pierwszym. No, efekty tego przekładały się właśnie na tą wykrywalność. To byli ludzie, którzy niejednokrotnie spali w komendzie stołecznej. Po to tylko, żeby rano móc szybko realizować pewne pomysły, pewne sprawy. No i taki styl pracy niestety z kolei przekładał się na to, że to życie rodzinne no, mieli takie pochrzanione, jak mieli. No. No, Sławek był najlepszym tego przykładem. Także. I w końcu doszło do sytuacji, że to też niestety uważam, że to jest prawdziwy obraz. Ktoś wykorzystał sytuację, jego pokazywanie się w telewizji i po prostu doprowadził do tego, że zgłosił się, nie wiem, prawdopodobnie do służb wewnętrznych, zaczęto go inwigilować. W 2003 roku postrzelił ciężarną konkubinę, która miała później zeznać, że postrzeliła się sama. W wyniku zaistniałego incydentu Opala sam zwolnił się ze służby. W pewnym okresie pochłonęło go nocne życie Warszawy, co mocno nadwyrężyło relacje z rodziną. Postrzeliłem kogoś, kogo kochałem. To błąd, którego nie można cofnąć. Ale to też nauczyło mnie, że każdy, nawet ja, może stracić kontrolę. Z tego, co się potem zorientowaliśmy, no to na przykład Sławek też w sumie nie miał jakiejś rodziny, której miałby podporę. Był takim trochę samotnikiem i on realizował się w pracy. Zresztą, jak wspomniałem, to większość kolegów, większość policjantów łącznie ze mną. Jak się człowiek angażuje w pracę, to nie ma czasu na dom, na rodzinę i niestety dom zostaje zaniedbany. No jest to nasz wybór i uzmysławiamy sobie, że pracujemy na wyższe cele, poświęcając w sumie własne życie. Ja dopiero z filmu o Sławku, który powstał później, dowiedziałem się, że na przykład tak naprawdę Sławek nie wracał do domu. No, wcześniej miał dom, miał rodzinę, miał żonę, dziecko, ale wskutek tych różnych rozterek życiowych tak naprawdę zamieszkał w hotelu. I później dopiero się dowiedziałem, że on tak to po skończonej pracy to nie miał gdzie pójść. Więc zostawał albo pójść do hotelu i przekimać się, pójść z kolegami na wódkę, pójść w miasto i pobawić się. Bo póki była praca, to było cały czas zajęcie. I naprawdę proszę mi wierzyć, że teraz patrzę na policję, która ma czas dla siebie. Policjant odkłada broń, odkłada komórkę służbową i mówi, bo ma wolny dzień. My pracowaliśmy na okrągło, komórka dzwoniła wielokrotnie, nawet gdy Sławek już tu przyjeżdżał do mnie, bo wtedy budowałem w tym miejscu dom, to była, jest telefon i cała ekipa jedzie zobaczyć, co się stało. Tak? Nikt nie pytał, potrzeba, nie potrzeba. Skoro dzwonią, to jesteś potrzebni. I póki była praca tego typu, to Sławek czuł się potrzebny. Życie prywatne, które jest w gruzach, nie jest dlatego, że ktoś tobie to zafundował. Ci policjanci sobie sami to fundowali.
Jeżeli codziennie pijesz, jeżeli masz jakieś problemy alkoholowe... 20 godzin na służbie. No tak, no ale wiesz, ja ci coś powiem. Ja prowadzę biuro i również bardzo dużo pracuję. Jeżeli moja partnerka, jeżeli moja żona akceptuje to, co ja robię, wiesz, no to nasze życie jest wspaniałe. Ja z Mają jestem 12 rok. Żyje nam się idealnie. Ona rozumie to, co ja robię, ale ona musi być pewna jednego, że wiesz, jeżeli ja wyjeżdżam na robotę, nie ma imprez, nie ma baletu, wiesz, a to było kraszone w wielu przypadkach i wódką, i jakieś, wiesz, poznawane dziki, wiesz, i to wszystko, pamiętaj, nikt tobie nie zrobi tyle krzywdy, ile ty sam sobie, swoimi decyzjami. Wiesz, jeżeli Sławek przychodzi do domu, wraca na***ny, wyjmuje klamkę, zaczyna ją wywijać, jego tak zwana narzeczona Ukrainka, wiesz, coś mówi, pada strzał, strzał uderza w jej pierś, ona później mówi, że bawiła się bronią i sobie strzeliła. To był bardzo dramatyczny okres, ponieważ Sławek został zatrzymany, został aresztowany w związku z postrzeleniem swojej partnerki. Doszło do jakiejś szamotaniny w domu, wrócił pod wpływem alkoholu. Ona mu starała się wyrwać broń, on się bronił, nie chciał tego zrobić. Doszło do wystrzału. No, dziewczyna została ranna. Chwała Bogu, że nic się poważnego nie stało. Natomiast jego kariera w policji się skończyła. Oczywiście była ekspertyza, że balistyczna, to był rykoszet, nie jakiś strzał celowy, tylko po prostu zrykoszetowany nabój, który gdzieś tam pofrunął w wyniku tego niekontrolowanego wystrzału. No i praktycznie rzecz biorąc, Sławek nie czekał już na zwolnienie dyscyplinarne, tylko po prostu sam odszedł z policji. No i tutaj się zaczyna jego cała tragedia, ponieważ w momencie, kiedy on przestał być policjantem, to wydaje mi się, że nie mógł już znaleźć sobie miejsca w życiu, takiego miejsca, które by odpowiadało jego i ambicjom, i zdolnościom, i tym, co mógł robić najlepiej, czyli właśnie robotą dochodzeniową. Potwierdzono, że to była sytuacja absolutnie niesprowokowana przez Sławka, także on nie dostał tutaj żadnego wyroku. Dlatego też, no, ja się do tego nie będę odnosił. Ja znam prawdę. Ja wiem, jak to wyglądało. Dzisiaj możemy to powiedzieć, bo Sławkowi tak czy tak nic nie grozi. Ale to były sytuacje, które nie powinny się zdarzać. Wiesz, są zasady. Nie ma broni, wiesz, chyba że jesteś tak pewny siebie, że wywijasz klamą. Jesteś nawalony, wywijasz klamą, wsiadasz do samochodu nawalony, jedziesz. Wiesz, są to sytuacje, gdzie niejednokrotnie nie tyle ich życie prywatne, pamiętaj, służba. I nawet, tak jak powiedziałeś, 20-godzinny czas pracy nie zrujnuje tobie rodziny. Jeżeli ją masz, jeżeli ją szanujesz, jeżeli ją pielęgnujesz. Ale jeżeli o nią nie dbasz, jeżeli pijesz, jeżeli spotykasz się z przygodnymi, wiesz, dziewczynami, to czy wcześniej, czy później, to się zemści. I tak też w ich przypadkach było. Jako człowieka znałem go, myślę, dosyć dobrze. Nieraz przegadaliśmy wiele spraw. Znałem jego rozterki życiowe, jego problemy domowe, rozstanie z córką. A to, że tak praktycznie on nie miał czasu dla siebie, więc myślę, że na tyle go poznaliśmy. Natomiast jest faktem, że w tym czasie, gdy Sławek zaczął mieć już kłopoty, to ja już byłem tylko może rzecznikiem prasowym, czyli nie angażowałem się bezpośrednio w działania. Patrzyłem na to troszeczkę z boku i to był też okres, że ja po przygodach policyjnych, po załatwianiu spraw, rozwiązywaniu zagadek kryminalnych,
zacząłem troszeczkę stabilizować swoje życie. Też niestety doprowadziło to do mojego rozwodu. Musiałem sam podejmować różne decyzje. No i takie rozbitki w postaci mnie, Sławka, wielu kolegów spotykały się i dyskutowali na temat, co jest złe, co jest dobre. Te dyskusje pozwalały mi poznać jego. No mówię, ja miałem do niego pełne zaufanie. Problem może był tylko w tym, że on musiał mieć zadania, musiał mieć cele. W momencie, gdy tych celów nie miał, gdy wszyscy poszli do domu, rozeszli się do swoich zajęć, do dzieci, Sławek zostawał w sumie sam. O czym teraz wiem, a wtedy o tym nawet nie myślałem. No, załatwiałem jedną sprawę i potem urywałem się do domu, gdzie tym jakieś zaplecze. Sławek, okazało się, że tego zaplecza nie miał. Znaczy, miał zaplecze w swojej rodzinie, w swojej mamie głównie, ale to było mało. I później doszło do takiej sytuacji, jak wspomniałem, ta cała ekipa troszeczkę się zaczęła się rozchodzić. Część chłopaków odeszło, umarło, część przeniosła się na emeryturę. Ja w tym czasie też zresztą odszedłem na emeryturę. Te nitki między nami zaczęły się lekko zrywać. Sławek został sam. Zauważ, jakie są finały tych poszczególnych bohaterów filmu Prawdziwe Psy. Są inni policjanci, którzy również pracowali po 20 godzin na dobę. Spójrz. Wzór do naśladowania, etykieta policji. Marek Dyjasz, były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, były szef Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, któremu też próbowali świnie podłożyć. Ale ma rodzinę, dzisiaj wykłada na uczelni, wiesz, i jest naprawdę świetnie funkcjonującym gościem, z którym można się spotkać, porozmawiać i on nie ma problemów. On też pracował po 20 godzin. Ja też pracuję po 20, ale nie jest w stanie człowiek pracować codziennie 20 godzin. Wiesz, w pewnym momencie robisz sobie tak zwane alibi z roboty. Przed rodziną, przed najbliższymi. Wiesz, robisz sobie alibi. I to już jest coś, co kieruje nas na bardzo złe tory. Bo pamiętaj, za robotę, którą masz efektywną, za to, że pracujesz, żadna żona, żadna rodzina cię nie zostawi. I nie będziesz miał życia w gruzach. To jest moje zdanie. Być może się mylę, ale nie sądzę, żebym w jakikolwiek sposób się do tego źle odniósł. Ja też w moim życiu miałem różnego rodzaju przygody rodzinne, ale rozstawałem się z moimi żonami właśnie w wyniku tego, co się działo wokół mnie. Nie dlatego, że robiłem akcję na Ukrainie i wyłapywałem złodziei samochodów czy w Moskwie. Nie, moja żona żadna nie miała o to pretensji, a miałem ich kilka, ponieważ je zmieniałem, bo nie nadążyły funkcjonować w tym czasie, a w pewnym momencie powiedziałem dość. I wiesz, ja dzisiaj też pracuję. Ja dzisiaj mniej nie pracuję niż kiedyś, a może czasami więcej. I moja żona mnie podziwia i mówi, Krzysztof, jak to jest możliwe? Poniedziałek konferencja w Koszalinie, robisz fajną robotę. Wczoraj konferencja, wtorek konferencja w Kielcach, robisz fajną robotę. Chłopie, zwolnij. I cieszy się, że wyjeżdżamy teraz do Grecji, tak? Bo będziemy mieli czas dla siebie. Ale pamiętaj, jeżeli nie ma tych elementów, wiesz, alkoholowo-imprezowych, to ona się do mnie nie ma o co przyczepić. Ona tylko patrzy na mnie z podziwem i mówi, jestem z ciebie dumna. Sławek prowadził bardzo burzliwe życie rodzinne i towarzyskie. Zawsze wokół niego się kręciło wiele kobiet. Natomiast rzeczywiście w tamtym czasie wydaje mi się, że był bardzo, bardzo głęboko związany z jedną bądź dwoma kobietami. Ale niestety no nie ułożyło mu się to tak, jakby chciał. To były jeszcze sytuacje z dalekiej, dalekiej przeszłości. Ja też tą osobę poznałem, tą dziewczynę. Wydaje mi się, że to była ogromna miłość Sławka. No, ale nie wyszło. Po zakończeniu służby w policji
próbował swoich sił jako handlowiec w branży telefonii komórkowej, działając między innymi na rynku ukraińskim. Opala uzyskał angaż w agencji detektywistycznej Krzysztofa Rutkowskiego. Wyrzucili mnie z policji? Tak, ale nie z życia. Nawet jeśli stracisz mundur, to nie znaczy, że tracisz cel. Znalazłem inny sposób, żeby być użytecznym. Szukał jakiegoś zajęcia. Sprzedał jakieś telebimy. Tak? Telefon. Telefon nie, ale też namawiał nas, miał kontrakt z taką firmą, która oferowała duże takie telebimy na budynki w celach reklamowych. No ale wiadomo, że tym mogą być zainteresowani tylko ludzie albo firmy z dużymi pieniędzmi, więc to upadło. Zajmował się oczywiście telefonami, ale telefony, był taki wielki boom, jak nie było na rynku telefonów, trzeba było je wyszukiwać. Później się okazało, że w tej chwili w kiosku, w sklepie spożywczym można w dziale elektronika kupić telefon, więc ten rynek niestety zaczął być tak duży, że on nie ma na siebie miejsca. Zgłosił się do paru znajomych, próbował jakieś biznesy sklecić. Niektóre mu wychodziły, niektóre nie, to nie było nic stałego. Nie miał tego komfortu finansowego na pewno. Natomiast pracował, funkcjonował, wydaje mi się, że miał jakieś perspektywy. I teraz tak, koledzy starzy odeszli, nowych nie za bardzo poznał. Na rynku pracy, no pracy nie mógł znaleźć, nie było takiej pracy, która by go jakoś interesowała. Może na początku oczywiście, bo też trzeba wspomnieć, że współpracował też z detektywem Rutkowskim i z innymi detektywami, ale to też nie spełniało jego takiej możliwości realizacji, no bo to są takie dorywcze prace. Zresztą ja też współpracuję w tej chwili z firmami detektywistycznymi i są miesiące, że jest praca i można coś wymyśleć, a są miesiące, że się nic nie dzieje. W momencie, kiedy Sławkowi dali bilet z Komendy Stołecznej, zadzwonił do mnie. Zadzwonił do mnie, zapytał się, czy powiedział, jestem policjantem z terroru kryminalnego. Jeszcze go nie kojarzyłem z tego filmu Prawdziwe Psy, ponieważ ja tego filmu nie oglądałem. Sławek, wiesz, w jakikolwiek sposób, wiesz, i znajdował się, i tak trochę się nie odnajdywał, jeżeli chodzi o nasze biuro. Jak pracował u Rutkowskiego, wielokrotnie spotkaliśmy się, ja jako negocjator, on pracownik Rutkowskiego w różnych miejscach i widać było, jak on dowiadywał się o mechanizmach, w jaki sposób może wrócić i czy w ogóle może wrócić. I to, co było jego głównym jestestwem, w całym obszarze jego życia, ta policja to było 70% jego życia. Później jeszcze pracując w detektywistyce, też czuł się potrzebny. Też miał wrażenie, że robi wielkie rzeczy. Sławek raczej nie gryzł się w język, jak uważał, że coś mu nie pasuje, czy czyjeś postępowanie mu nie odpowiadało, on to po prostu mówił o tym wprost. A że niejednokrotnie były te sytuacje związane z przełożonymi, no to nie był przez nich lubiany. Potrafił być bardzo, bardzo bezpośredni, a czasem nawet agresywny, no, wobec tego. Ale to nie była agresja jakaś wzięta z sufitu, tylko ona była adekwatna do sytuacji. Gdyby tak każdy sobie robił, jak chce, w policji, w wojsku, czy w służbach militarnych, czy w straży pożarnej, to byłby jeden wielki burdel. No powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jeżeli nawet jemu się wydawało, że przełożony jest głupi, czy wiesz, czy naczelnik to w ogóle, wiesz, ma odpalone, no to wiesz, to w tym momencie gdzieś się coś kłóci w tym wszystkim. Dlatego, wiesz, ten początek, ja wiedziałem, później się dowiedziałem, powiedzmy, o Sławku parę informacji, że wiesz, że tam były konflikty, że tam był alkohol, tam były, wiesz, jakieś zderzenia z przełożonymi, no i podziękowali Sławkowi za współpracę.
Owszem, wziąłem Sławka ze względu nie dlatego, że jest gwiazdą telewizji Prawdziwe Psy, ponieważ ja tego filmu nie wiedziałem, ja go nie znałem od tej strony. I być może nawet on był zaskoczony na początku, że ja, kiedy do mnie zatelefonował, ja nie krzyknąłem, hurra, super, będzie dwóch, wiesz, szeryfów w jednej drużynie. Wiesz, tak nie było. Spotkajmy się, pogadajmy. Jesteś byłym policjantem, robiłeś terrorze, znasz się na robocie, zobaczymy, co z tego będzie. I od tego się zaczęło. Po odejściu z policji praca u Krzysztofa to była taka namiastka, ponieważ... Namiastka pracy policyjnej. Tak, tak. No, nie mieliśmy uprawnień do wywalenia drzwi, wejścia i zrobienia przeszukania. Nie mieliśmy uprawnień do tego, żeby kogoś zatrzymać i skuć w kajdanki. Natomiast mogliśmy prowadzić działania operacyjne, ustalenia. Efekty tych działań przekazywaliśmy policji, a z uwagi na to, że Krzysztof jest osobą medialną, jest osobą rozpoznawalną, działania prowadziliśmy w całej Europie i prowadziliśmy sprawy no, najwyższego kalibru. I to od zabójstw, po porwania, po jakieś ogromne kradzieże. Sławek wyspecjalizował się w negocjacjach przy porwaniach dla okupu. Akurat w tamtym czasie mieliśmy plagę tych przestępstw. No i prawda jest taka, że dopóki Sławek prowadził negocjacje, to wszyscy zakładnicy wracali. Gdy Sławek odszedł z pracy, może to nie tylko związane jest z jego osobą, ale no przyszły inne grupy, bardziej zdecydowane, bardziej brutalne. No to już zakładnicy przestali wracać. Ja ze Sławkiem miałem, wiesz, no, wiele spraw, które realizowaliśmy. Brał bezpośredni udział w sprawach porwań okupowych. Wiesz, no, wiadomo, my mamy ograniczone, okrojone możliwości informacyjne, tak zwane oficjalne informacje. My nie korzystamy z pomocy policjantów, gdzie dajemy PESEL i mówimy, weź sprawdź nam to. Chociaż można było to zrobić, czy można było tak również funkcjonować. Były też inne czasy, gdzie powiedzmy dostawaliśmy prawie że oficjalnie lokalizację telefonów od policji. Takie, ponieważ oni widzieli, że my działamy w bardzo dobrą stronę, w bardzo dobrym kierunku i wiesz, jeżeli naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa-Żoliborz wiedział, że jest zaginiona dziewczynka, nieletnia, że może być g***ona, to on walił temat, czy Rutkowskiemu dać lokalizację, czy nie, bo on dał tę lokalizację i on wiedział, że Rutkowski znajdzie tę dziewczynkę i w tych robotach również brał Sławek Opala. Oczywiście wiesz, na policjantów, którzy odeszli ze służby, na policjantów, którzy w jakikolwiek sposób nie siedzą już przy tym biurku w pokoju Komendy Stołecznej Policji, gdzie wiesz, mieliły się różne tematy, różne sprawy, nagle jesteś ograniczony w tak zwanym dopływie informacji. To nie jest tak, że idziesz, bierzesz PESEL, klikasz, masz wszystko o pacjencie, wszystko masz, wiesz, widoczne, przejrzyste i klarowne. My musimy dać informację policji, a nie policja nam. I to jest, wiesz, ta różnica. System pracy u Krzysztofa Rutkowskiego oznaczał całkowite zerwanie z domem, z rodziną, z najbliższymi. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy na 2-3 tygodnie, wracaliśmy tylko po to, żeby załatwić jakieś bieżące sprawy życiowe i wracaliśmy do pracy. Gdy trafiały się porwania, w których negocjowaliśmy, czy próbowaliśmy uwolnić zakładników, oczywiście współpracując z organami policji, natomiast zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że system pracy u Krzysztofa Rutkowskiego z jednej strony był bardzo luźny, z drugiej strony bardzo rygorystyczny, ponieważ my, wchodząc na
takie porwanie. Zakładaliśmy sztab swój w mieszkaniu porwanego i praktycznie 24 godziny przebywaliśmy tam razem z jego członkami rodziny, tego zakładnika. Co cały czas podkreślam, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a do dzisiaj policja stosuje zupełnie inne metody, wysyłając negocjatora od 8 do 15, czy ustalając jakieś dyżury pod telefonem na wypadek, gdyby coś się zaczęło dziać. Natomiast my siedzieliśmy z tymi ludźmi, praktycznie ten ich ból, to przerażenie przechodziło no bezwiednie nawet na nas, co było potwornym ciężarem. Jeszcze dla takich ludzi jak Sławek, którzy się bezpośrednio zajmowali negocjacjami. Sytuacje były czasami straszne, gdy odbieraliśmy obcięte palce, gdy staraliśmy się przedłużyć negocjacje po to tylko, żeby policja miała więcej czasu na jakieś ustalenia, czy my mielibyśmy czas na lepsze, większe ustalenia. To skutkowało tym, że porywacze naciskali i widząc, że nie dostaną pieniędzy w to określonym czasie, no dochodziło do sytuacji tragicznych. To z kolei powodowało potworne, traumatyczne przeżycia wśród tych członków rodziny najbliższej. My widzieliśmy te krzyki, ten płacz, to przerażenie. No i też się to odciskało w sumie na nas, dlatego że w tamtym czasie tych porwań było bardzo dużo. Bywało tak, że w ciągu pół roku mieliśmy chyba 6 czy 7 spraw, z których jeździliśmy z porwania na porwanie. Był, pamiętam, taki okres, gdy w Warszawie równolegle toczyły się 3 porwania dla okupu. Równolegle, w których my negocjowaliśmy też. Sławek był dobrym pracownikiem, był dobrym funkcjonariuszem, na pewno był lepszym funkcjonariuszem niż pracownikiem, ponieważ miał to w policji, co trzeba było. Tu oczywiście być może miał lepsze samochody, miał lepszy sprzęt techniczny. Tak. Dokładnie. Wiesz, to się wszystko oczywiście skupiało. No później widziałem, że Sławkowi tak jakby tak jakby odbijał od tematu tak zwanego śledczego. Tak jakby był wypalony. Wiesz, nie wiem dlaczego. Nie wiem, co było powodem. Być może miał żal do policji. Wiesz, wiesz, takie pokazywanie, powiedzmy, tej takiej impertynencji i niesubordynacji do przełożonych, wiesz, ja tego nie akceptuję. To nie chodzi o mnie, bo do mnie nie miał tutaj, wiesz, ja z nim nie miałem żadnej ani scysji, ani żadnych tam wymiany zdań, bo Biuro Rutkowski to nie jest dyskusyjny klub filmowy, o czym każdy wie. To jest biuro, gdzie klient firmy musi być zadowolony z usługi i moja zasada, że wczoraj na spotkaniu firmowym biura powiedziałem, proszę Państwa, klient ma zawsze rację. I nawet jeżeli on ma inne wyobrażenie, to trzeba mu poświęcić czas, rozmawiać z nim i przekazać mu wiedzę tę, którą my możemy pozyskać, a adres zabrania człowieka, wrzucenia go do bagażnika, wrzucenia łopaty i kopania czy szpadla i kopania dla niego dołu w lesie, to nie ten adres. Ludzie niestety żyją w wielu przypadkach w dalszym ciągu w pewnej iluzji. Pomimo bardzo szerokiego przekazu informacyjnego o licznych przestępstwach, czy to bankowych, czy to kryminalnych dużego kalibru, ludzie dalej sami robią sobie krzywdę, przekazując
pieniądze przez internet, nie znając osób, które, którym przekazują te pieniądze. Wiesz, są to sytuacje, które, gdzie my oczywiście wykonujemy, mamy rozbudowane poszczególne profile wiesz, walki z tymi przestępstwami, mamy dobrych ludzi, mamy naprawdę doskonały zespół ludzi i zdajemy sobie z tym radę. Ale wracając do Sławka, wiesz, Sławek był policjantem i powinien nim zostać. Nie powinien szukać żadnych innych rozwiązań. I tutaj może, i tu, w tym przypadku, być może ten brak subordynacji do przełożonych, ten brak takiego, wiesz, szacunku do wyższego stopniem powodował u niego konflikty. I wiesz, i nawet kiedy my mieliśmy już roboty i działaliśmy z terrorem kryminalnym, ci koledzy z terroru, owszem, oni go akceptowali, ale nie zawsze w jakiś sposób tolerowali jego zachowania. I też musisz wziąć to pod uwagę. My przez ten okres pracy u Krzysztofa bardzo przyjaźniliśmy się, znaliśmy się bardzo dobrze. Na tych porwaniach niejednokrotnie przebywaliśmy tygodniami, więc znaliśmy swoje życie, swoje wady, swoje zalety. Myślę, że szanowaliśmy się wzajemnie. I bywało tak, że jedliśmy z jednego talerza. Wiesz, jeżeli chodzi o Sławka, owszem, brał udział w tych w sprawach porwań, ale nie zawsze można było negocjować, bo nie było z kim negocjować. My mieliśmy wiele porwań, bo to był ten czas, gdzie to była fala porwań. To był ten czas, kiedy przeciętnie każdego dnia był ktoś porywany w Polsce. W tym czasie, 2000 rok, gdzieś było około 360-400 porwań w ciągu jednego roku. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie porwania były zgłaszane. I to też jest absolutnie 100%. Sławek oczywiście te działania, które my mieliśmy i te porwania, które my mieliśmy, Sławek w nich uczestniczył, ale nie zawsze były te negocjacje. Wiesz, Sławek był osobą, która w jakikolwiek sposób starała się w interesie klienta oczywiście dotrzeć do sprawców, bo to jest punkt pierwszy. Moją zasadą, zasadą Biura Rutkowski było jedno, nie płacimy porywaczom. Nie dajemy im środków, nie dajemy im pieniędzy na to, żeby się zbroili i żeby mieli w ogóle gotówkę na to, żeby funkcjonowali. No bo bez pieniędzy nie zrobią nic. Bez pieniędzy zostaną nawet sprzedani przez tych, którzy im pomagają. W związku z tym, wiesz, nie zawsze tutaj była negocjacja, ponieważ to były często krótkie telefony, gdzie nie wchodziło w grę siedzenie i prowadzenie z porywaczami długogodzinnych czy długominutowych rozmów. To były bardzo często żądania krótko, precyzyjnie sprecyzowane. Przerażające w tym wszystkim jest też to, że do dzisiaj policja nie ma wytworzonych procedur właściwych postępowania. Ja pamiętam jedno z porwań, które się zakończyło szczęśliwie właśnie dzięki Sławkowi. To było porwanie z okolic Bydgoszczy, odbicie córki biznesmena. Gdy pojechaliśmy na spotkanie w komendzie policji, Sławek zadał tym policjantom proste pytanie: panowie, jaki wy macie pomysł na tą sprawę? I tam zapadła cisza, kompletna cisza. No, wynikało to z tego, że nie wszystkie jednostki policji miały do czynienia z porwaniami, natomiast no, nie są wyrobione do dzisiaj procedury postępowania. Z drugiej strony bardzo trudno prowadzić negocjacje, jeżeli otrzymuje się obcięte palce. Siema chłopaki, jedźcie po przesyłkę. Taki SMS. I później, gdy takie porwania się przedłużały,
gdy rodzina nie zdecydowała się lub nie miała pieniędzy na opłacenie okupu, przychodziły kolejne palce. Pamiętam jedno z porwań z Piaseczna, gdzie porywacz napisał w SMS-ie, że potnie zakładnika piłą i pokaże to w internecie. Część z tych porwań niestety się skończyła tragicznie. Natomiast w tych, których negocjował Sławek, ta opatrzność czuwała nad nim i rzeczywiście udało się tych ludzi wyciągnąć. Pamiętam, że gdy Sławek odszedł z pracy u Krzysztofa, pracował też w firmie kolegi, którego brata wyciągaliśmy z porwania, i też szczęśliwi. Proszę pamiętać, że to był inny świat. Proszę pamiętać, że do końca lat 90. policja przegrywała ewidentnie z przestępczością. Państwo polskie traciło realnie i dosyć znacząco. Przegrywaliśmy. I było na to wiele składników. Proszę pamiętać, że najskuteczniejszym sposobem oddziaływania jest sprawny komponent składający się z prokuratury, z policji, z wymiaru sprawiedliwości. Co z tego, że kogoś się zatrzymuje na 4-8, kiedy on wychodzi, jest dalej, działa, nie ma poczucia. Natomiast gdy ten komponent działa sprawnie. Więc wprowadzono szereg zmian, zarówno kodeks postępowania karnego, sposób procedowania, wprowadzenie czegoś takiego jak świadek koronny, to była rewolucja, ale też zaczęło się dofinansowanie policji. Czyli wiele było tych przesłanek. Zmiany organizacyjne, proszę pamiętać, Wydział Zabójstw bierze wszystkie najcięższe przestępstwa, Wydział Terroru bierze wszystko związane z ograniczeniem wolności, zamachami na policjantów, użyciem, czyli są specjalistyczne jednostki, której wiedza jest poważna. Są prokuratorzy w okręgowej, którzy mają wiedzę i umią stosować przepisy. No i zaczyna działać sprawnie wymiar sprawiedliwości. Stąd wielki sukces, spadek zabójstw, ograniczenie porwań. To są realia. Pamiętam tę sprawę jego alimentów. Przez to, że jak mówię, był postacią znaną, żona zażyczyła sobie według mnie niesłusznie wysokie alimenty, a on takich pieniędzy nie ma. My o tym wiedzieliśmy. Poszedł do sądu ubrany tak jak zawsze chodził, tak jak zawsze pamiętam, czyli w skórzanej kurce, w koszuli, w kratkę albo zwykle, w każdym razie nie wyszukanym jakimś ubraniu. To nie był Armani czy jakiś Versace. No i wszedł na salę i pani sędzi powiedział, że po prostu nie ma pieniędzy, może zapłacić jakąś tam kwotę. A pani sędzia stwierdziła, no pan to tylko ukrywa swoje dochody, pan na pewno jest bardzo bogaty i jak najwyżej pan postara się zdobyć te pieniądze. No i postawiła taką kwotę, że jak wrócił tu, spotkał się z nami i to mówi, no, że nie jest w stanie, fizycznie nie jest w stanie tyle zarobić, co życzy sobie jego żona. Więc było to takie załamanie. On nie potrzebował dużo pieniędzy, bo naprawdę jemu nie potrzeba było dużo pieniędzy. Zjeść, wypić, pogadać, ale mimo to jakieś pieniądze były potrzebne. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.